Znajdź nachylenie funkcji liniowej, opisującej dane przedstawione w poniższej tabeli. No i co my tutaj mamy w tej tabeli? Mamy tutaj różne okresy zatrudnienia, tak możemy sobie to wyobrazić. Pół dnia, jeden dzień, dwa dni i tak dalej. Dla każdego z tych okresów, tutaj w środkowej kolumnie, mamy przeliczone to na godziny, ile to jest godzin przepracowanych, a w ostatniej kolumnie, tutaj w tej prawej, mamy ile wynosi wypłata za, za ten przepracowany okres. No dobrze, jakie mamy jeszcze tutaj pytanie? Jaka jest interpretacja współczynnika kierunkowego prostej w tej sytuacji? No dobrze, czyli pytają nas o współczynnik kierunkowy prostej. Czyli zakładamy, że te dane, które tutaj są w tabeli, że one leżą na jakiejś jednej prostej. Ale na jakiej prostej? Tutaj nie widzę żadnej prostej, widzę tylko jakieś liczby. No jeżeli zinterpretujemy te dane jako punkty na płaszczyźnie i. Nazwiemy sobie jedną z tych, jeden z tych parametrów, jeden, jedną z tych wielkości, na przykład zmienną niezależną, drugi zmienną zależną, no to będziemy mogli przestawić te punkty na płaszczyźnie. No i tutaj widzimy, że zarobek, wypłata zależy od liczby godzin przepracowanych, więc w tym wypadku zmienną niezależną będzie czas pracy, no to oznaczmy sobie go jako x, zwykle zmienną niezależną oznaczamy jako x, a Wypłatę oznaczmy jako y, bo zwykle zmienną zależną oznaczamy jako y. No i teraz na płaszczyźnie x, y możemy te pary liczb przedstawiać jako punkty. No i tutaj zakładamy, bo tak jest tutaj w treści zadania podane, że te punkty, które są w tabeli zapisane, będą się układały na jednej prostej i my mamy znaleźć współczynnik kierunkowy tej prostej. No dobrze, co to jest współczynnik kierunkowy prostej? Współczynnik kierunkowy prostej to jest taki parametr który mówię, jakie jest jej nachylenie. Czasami się nazywa po prostu to jest nachylenie prostej. No i to jest stosunek przyrostu zmiennej zależnej, czyli y, do przyrostu zmiennej niezależnej, czyli x. Delta y, delta x to jest przyrost, czy też zmiana y i x. No i tutaj możemy obliczyć to nachylenie, ten współczynnik kierunkowy, wybierając z tej tabeli dwa dowolne punkty. No to ja wezmę... Te dwa pierwsze, bo tutaj liczby są najmniejsze, będzie się na łatwiej liczyć. Zobaczmy, o ile zmienia się x tutaj, jak przechodzimy z tego wiersza do tego wiersza. Ile tutaj wnosi zmiana x, czy też przyrost x? No, zaczynamy od 4, dochodzimy do 8, czyli to wzrasta o 4. Mogę to zapisać, że to jest od końcowej wartości odejmuję początkową, czyli to będzie 8 minus 4. No a o ile zmienia się y tutaj w tej sytuacji. No, y się zmienia od 54 do 108, czyli od 108 muszę odjąć 54. No i dostanę ten przyrost. 108 odjąć 54 to będzie 54. 8 odjąć 4 to jest 4. No jak podzielę 54 na 4, 40 na 4 to jest 10, potem 14 na 4 to jest 3,5, czyli to będzie 13,5. Mogę tutaj dopisać jeszcze 0, żeby nam się kojarzyło z groszami, bo tak naprawdę to, co tutaj obliczyłem, to dzieliłem to, co jest w złotych, przez to, co jest wyrażone w godzinach. Czyli tutaj to mi wychodzi złotych na godzinę. Złotych na godzinę. No i przy okazji widzimy, jaka jest interpretacja tego współczynnika kierunkowego, bo to oznacza, że za każdą przepracowaną godzinę ja dostanę 13 zł. i 50 groszy. Czyli ten współczynnik kierunkowy tej prostej ma interpretację stawki godzinowej. Ile wynosi stawka za godzinę pracy? 13,50 zł na godzinę. No i oczywiście tutaj mogłem inaczej to obliczyć. Na przykład wziąć po prostu 54 podzielić przez 4 albo 108 podzielić przez 8. Czy wziąć którąkolwiek z tych liczb w prawej kolumnie podzielić przez odpowiadającą jej liczbę w lewej kolumnie. Też bym dostał to 13,50. Ale przy okazji przećwiczyliśmy sobie bardziej ogólnie obliczanie współczynnika kierunkowego prostej.